Dany jest wektor P, który ma dwie współrzędne, 2, 1, zapisany w takiej postaci kolumnowej. Można go tu narysować, za chwilę to zrobimy. Mamy też daną macierz 2 na 2, macierz T. I w tym filmie zobaczymy, w jaki sposób można myśleć o mnożeniu macierzy przez wektor, jako o pewnej transformacji zastosowanej do wektorów, czy też po wyborze układów współrzędnych do punktów na płaszczyźnie. Albo też w jaki sposób mnożenie macierzy przez wektor zadaje nam pewną transformację punktów płaszczyzny. No dobrze, zobaczmy. Czyli chcemy policzyć sobie T mnożone przez P. To co to by było? No to tak, to jest macierz T 2, 1, minus 1, 2. No i mnożymy, chcemy ją pomnożyć przez wektor 2, 1. No właśnie, więc zgodnie z regułami mnożenia macierzy, no możemy dwie macierze mnożyć, jeżeli liczba kolumn w tej macierzy po lewej jest równa liczbie wierszy w tej macierzy po prawej. No i tak się zgadza, ta macierz ma dwie kolumny, ta macierz ma dwa wiersze. No i otrzymujemy macierz, która ma tyle kolumn, ile ta macierz po prawej stronie, czyli będzie miała jedną kolumnę, a tyle wierszy, ile ma wierszy macierz po lewej stronie, czyli dostaniemy znowuż wektor o dwóch współrzędnych. Czyli napiszmy, czyli jaki to będzie wektor, a no zgodnie z regułami mnożenia macierzy, prawda, to jest 2 razy 2 plus 1 razy 1. Może jeszcze napiszę 2 razy 2 plus 1 razy, czyli 2 razy 2 plus 1 razy 1 to będzie pierwsza współrzędna, a druga współrzędna będzie minus 1 razy 2 plus 2 razy 1 minus 1 razy 2 plus 2 razy 1. Prawda? To razy to plus to razy to, to jest właśnie pierwszy wiersz tego wektora i to razy to plus to razy to, to jest drugi wiersz. W ten sposób otrzymujemy jaki wektor? No, 2 razy 2 plus 1 razy 1 to jest 5 i minus 2 plus 2 to jest 0. Aha, czyli otrzymujemy wektor 5, 0. Może nazwijmy go wektorem, no nie wiem, P prim, prawda? Nowy wektor P, na który powstał poprzez pomnożenie macierzy, wektora P przez macierz T. Dobrze, spróbujmy to narysować, czyli tak, P ma współrzędne 2, 1, czyli 2, 1, czyli tu będzie, tak, no i narysujmy, prawda, także będziemy rysować te wektory, że początek jest, początek wektora będziemy w początku układów współrzędnych, no, czyli możemy rysować wektory, a możemy też rysować punkty po prostu, dlatego że wtedy jeżeli się umówimy, że wszystkie nasze wektory mają początek w układzie współrzędnych, to taki wektor to jest to samo, co pokazać taki wektor, to jest to samo, co pokazać jego punkt końcowy, no bo punkt początkowy jest punktem, początkiem układu współrzędnych. Czyli to jest nasz wektor P. No i wektor P'. Wektor P' to jest 1, 2, 3, 4, 5 i 0, czyli to jest wektor P'. No i możemy, prawda, czyli w ten sposób mnożenie wektora przez macierz zadaje, możemy myśleć o tym jako o pewnej transformacji, transformacji, którą też możemy nazwać T i możemy napisać T przyłożone do P, prawda, wartość T w punkcie P równa się P'. No, może lepiej by było jednak troszeczkę to odróżnić od tej macierzy, więc dodajmy może taką falkę nad T. Czyli to jest taka transformacja, która jest zadawana przez tę macierz T. No i teraz, skoro już tak o tym myślimy, no to możemy na przykład rysować kilka punktów i patrzeć, jak to T działa na przykład na trzy punkty. No, z drugiej strony trzy punkty to jest trójkąt. No i możemy się pytać, jak T przekształca trójkąt, prawda? Czy przekształca trójkąt na trójkąt, czy kwadrat na kwadrat, czy w ogóle wielokąty na wielokąt. No i rzeczywiście tak jest i o tym będzie w następnym filmie.